Witam Was serdecznie, moi drodzy. Jestem w miejscowości zdrowiskowej Konstancin Jeziorna, Tężnie. I postanowiłem, jak oczywiście z każdej podróży, nagrać dla Was krótki filmik. Spotkałem się tu dzisiaj z jedną z pisarek, z którą chciałem omówić początki pisania mojej powieści, no i w sumie wymienić jakby niejako nasze doświadczenia wspólne. A teraz ona gdzieś tam sobie spaceruje, a ja postanowiłem nagrać ten właśnie oto filmik. Może to miejsce będzie się wielu z Was kojarzyło, może ktoś z Was tutaj był. Zapewne warto nagrywać i warto to wszystko uwierzchnić, pokazać. Tak jak w każdym miejscu, gdziekolwiek w Polsce się znajduje. Tych filmów teraz na moim kanale YouTube będzie przybywało. Z uwagi na to, że warto uwieczniać, ale też, a tym samym pokazujemy, że przemieszamy się, że bywamy gdzieś i będzie to też mobilizowało Was do tego, aby po prostu no, też się przemieszczać, bywać, poddychać tym świeżym powietrzem, tak jak tutaj powiedzmy na tych Tężniach, tyle jodu, no coś pięknego. Jestem tu pierwszy raz, ale jestem zachwycony. Jestem oczywiście w miejscowości, gdzie mieszka Urban Jerzy. Także wiecie, ten pan, który słynie z takiej kontrowersji, że hej, tutaj gdzieś niedaleko mieszka, nawet na tej ulicy, chyba tam troszkę dalej w tych domkach, w tych willach. Nie będziemy go tam nagrywać, bo może gdzieś tam jakaś ochrona i nam kamerę zabiorą. W każdym razie ja się przejdę tędy. Będę szedł w stronę może ciekawszego jakiegoś widoku. I zaraz zobaczymy, co tam dalej jest. Sam nie wiem, co jest, bo idę z drugiej strony w ogóle z kawiarni takiej, gdzie byłem na kawce. Zaraz zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. No miejscowość, tak jak zobaczyłem, jadąc autem, bardzo piękna. Bardzo mi się podoba. Oglądałem się dookoła. W ogóle dojazd do tej miejscowości jest taki naprawdę super. Dużo zieleni, lasów po drodze. Już naprawdę widać, że miejscowość wypoczynkowa. Taki drugi Ciechocinek, jakbym to nazwał. U nas tam, w moich Sonach, gdzieś tam za Toruniem, to u nich właśnie tutaj Konstancin. Bardzo piękne domy. Tak jak widzicie, fajne uliczki. Spokój, cisza. Wiadomo, troszkę ruchu jest, bo tutaj gdzieś samochody przejeżdżają w stronę tych uzdrowisk, w stronę, przemieszczają się w stronę domów, może też w stronę swoich willi. O, tam też mamy, proszę zobaczyć. Także z koleżanką rozmawialiśmy na temat pisania. Wymieniliśmy sobie poglądy na temat warsztatu pisarskiego. Dlaczego tu przyjechałem? Ponieważ koleżanka jest bardzo dobra w tym. A ja jakby chcę teraz bardziej przyłożyć się do pisania tej mojej powieści, bo skończyłem już, muszę Wam powiedzieć, że skończyłem już drugi tom wierszy. No jeszcze niespecjalnie jestem gotowy, aby go wydać, ale skończyłem już. Więc wziąłem się za pisanie teraz dalej tej powieści Psychopatka, o której Wam mówiłem. Tytuł jest Psychopatka. I o, tutaj też mamy co fajnego. I po prostu potrzebowałem też pewnej rady, pewnego takiego jakby doświadczenia mojej znajomej warsztatu pisarskiego, żeby nie odbiegać gdzieś na boki, żeby nie rozpisywać się w tej powieści. No, świetnie mi to wytłumaczyła. Porobiłem dużo notatek. Niesamowita dziewczyna, taka Dorotka, która też jest pisarką. No, nie mogę jej nazwiska ujawniać, ponieważ nie życzyła sobie. O, jaki fajny konik, zobaczcie. Nawet wygląda jak koń trojański, prawda? Taki duży. O, jedna z kafejek. Tutaj właśnie, jak mi tłumaczono, kto wiele znanych osób chyba nawet biorą tutaj śluby w tym pałacyku. Zaraz tam zobaczymy, wyjedziemy tutaj też. Ten filmik nie będzie długi, z uwagi na to, że nie mamy zbyt dużo czasu. Ja bym chciał też za jakiś czas wracać. Ale na koniec jeszcze postanowiłem właśnie nagrać. Nigdy jakby nie odjeżdżam z gołymi rękoma. Zawsze zabieram coś ze sobą, nie? O, jak pięknie wygląda, zobaczcie.
Tu jest ten dworek, gdzie właśnie ciekawi ludzie, znani ludzie biorą śluby też. Z tego co ja wiem, z tego co słyszałem. Może przejdę tędy. W stronę takiego jakby, nie wiem, czy amfiteatru coś tam jest, bo tam chyba przechodziłem jeszcze wcześniej. Zobaczcie też tutaj, po tej stronie. Fajna kafejka, restauracja. No i w ogóle te parki fajne. Mostki, rzeczki takie. No super. Tu mi się podoba, tu mógłbym mieszkać. Dlatego, o, widzicie, ten Urban Jerzy wiedział, gdzie zamieszkać. Ostatnio oglądałem film na YouTube z nim, gdzie tak się wymądrzał. Bardzo kontrowersyjny człowiek. No i mówi, mieszkam w Konstancinie i hoduję tutaj jakieś tam zwierzęta i no i żonę, nie? I potem go hejtowano, że porównał żonę do hodowania zwierząt. No, 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 robi takie numery. Mówi tak po prostu plecie, bo plecie. Nasz Urban. Wszyscy go znają. Redaktor naczelny gazety nie. O, zobaczcie, jak fajnie, fajnie. Tutaj tak, 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 tak. Przejdziemy troszeczkę dalej jeszcze. Może tutaj jeszcze tak przejadę troszeczkę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tak, fajnie. Super, mamy tu uchwycone. O, i tutaj restauracje. Ta przestrzeń, jest tutaj masa tych domków, willi, uzowisk, później tam dalej są te tężnie, ale no jest to jakby duży obszar i czy nie jestem w stanie nagrać tego w jednym filmie, ponieważ musiałbym składać to później w programie specjalnym do obrabiania filmów, więc nagram tak z marszu to w jednej części, to co mi się uda nagrać. Ale pamiątka już jakaś jest z kolejnej podróży, z kolejnego wypadu. I naprawdę Konstancin polecam tutaj Wam wszystkim, bo ja już jestem kilka godzin. Troszkę zobaczyłem tak chodząc, bez kamery, nie robiłem żadnych fotek. Rozmawialiśmy właśnie, byliśmy też w kawiarni. Rozmawialiśmy cały czas na temat warsztatu pisarskiego. No nie tylko powieści, ale i wierszy, bo koleżanka również i wiersze pisze, jest właśnie taka jak ja, gdzie i zaczynała od wierszy i pisze powieści. Kiedyś zdradzę Wam nazwisko tej pani, mogę tylko powiedzieć, że ma na imię Dorota. No, dlatego nie mówię nazwisk, jeżeli ktoś sobie nie życzy, no to nie możemy, wtedy no musimy dotrzymywać słowa, prawda? Ktoś chce zachować swoją anonimowość. Czy czasami piszą ludzie pod pewnymi pseudonimami, bo piszą na przykład trudne historie, nie są być ujawniani i bardzo fajnie. Tak powinno być. Teraz jesteśmy tutaj przy tym amfiteatrze takim. Tak, to na pewno jest wszystko na lato. Zobaczcie. Małe koloseum. No, zobaczcie jak fajnie. O, no nawet widzicie, mamy ptaszki, gołąbki chodzą. No, wszystko w symbiozie z naturą. Bardzo fajnie. Jestem zadowolony, że tu przyjechałem, a i odpocząłem i poddychałem świeżym powietrzem. Auto zostawiłem troszeczkę dalej. Oczywiście przyjechałem autem służbowym, żeby nie było tak, że Robert może rozbijać jakimiś autami swoimi. Nie mam teraz swojego auta, także... Ale jak korzystam ze służbowego, to też od razu nagrywam. Nagrywam. Jest mi to dane, że mogę korzystać z tego auta, więc nagrywam. Proszę bardzo, zobaczcie jak świetnie to widać wszystko. Coś pięknego. Czyli tu jest dobra akustyka. Bardzo dużo siedzeń dla widowni. Zobaczcie, popatrzcie tu wszędzie. Także jeżeli coś tu się dzieje, jakaś impreza, to naprawdę godnie można posiedzieć, posłuchać, odpocząć, oprężyć się. Ujęły mnie właśnie te parki takie, które są takie bardziej dzikie, nie są takie, takie sztuczne, takie bardziej jakby takie, takie naturalne, takie leśne. To mnie właśnie ujęło tutaj bardzo. Bo Ciechocinek to jest taki bardziej troszeczkę jakby stworzony wielki, potężny ogród, jak ja to mówię, kwiatowy. Tak, tak, jeszcze tutaj. Zobaczymy kolejny mostek.
radość dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. W każdym przedziale wiekowym w takim ośrodku są ludzie, którzy się kurują, bo wiadomo, że chorują i starzy, i młodzi, a ci starzy, to starsi to są często zdrowsi od tych młodszych i się cieszą życiem, potrafią lepiej się cieszyć życiem, doceniać je, aniżeli ludzie w moim wieku, czy jeszcze młodsi ode mnie. Także pani Dorotka poszła gdzieś tam dalej, zobaczyć tam jakieś ciekawe miejsca i opisać chyba je. Ja jestem jeszcze cały czas z tej strony i zaraz kończymy. Jeszcze tutaj nagram tę alejkę i na tej alejce zakończymy mój krótki filmik. Także serdecznie Was pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, komentowania i do następnego filmu. Ciao, Robert Raflewski.